Cześć dzieciaki, chciałabym Was bardzo serdecznie przywitać w nowej serii, która będzie miała chyba 13 odcinków. Jest to seria pod tytułem Droga do Chrystusa i dowiecie się z nich samych ciekawych rzeczy. W każdym razie, na pierwszy rzut, zaśpiewajmy razem. W Ewangelii Jana 1,18 czytamy, że nikt nie widział Pana Boga i nikt nie może Go zobaczyć, jedynie objawił nam się w osobie Pana Jezusa. Czyli śledząc to, co robił Pan Jezus, słuchając, co mówił, jak się zachowywał, możemy poznać Pana Boga. A jak jeszcze możemy poznać Pana Boga, co? Macie pomysł? Pierwszy, w osobie Pana Jezusa, to już mówiliśmy, wiemy. Po drugie, objawił się nam w Biblii. A po trzecie, objawił nam się w przyrodzie. Był to mały chłopiec, który urodził się w niewoli w Egipcie. Był malutki, kiedy straszny król wydał dekret, aby wszystkich chłopców zgładzić. Mama, tata, siostra i brat postanowili tego chłopca uratować i przygotowali dla niego specjalny mały koszyczek. I w tym koszyczku wymościli mu tam poduszeczkami czy kocykiem, żeby mu było ciepło, został położony w trzcinach wody Nil, takiej rzeki. I tam miał takie bezpieczne miejsce, aby nikt go nie zranił czy nie zrobił mu krzywdy. Jego siostra Miriam czuwała nad tym, aby nic mu się nie stało. W tej rzece grasowały aligatory i mogło być bardzo niebezpiecznie, ale Pan Bóg chronił małego Mojżeszka. Wyobraźcie sobie, że pewnego razu przechodziła tam księżniczka, córka Faraona, i jak zobaczyła tego małego dzidziusia, to się po prostu nim zatroszczyła i go przygarnęła. Pan Bóg w ten sposób ochronił Mojżesza i Mojżesz po tym, jako już dorosły mężczyzna, został wybrany, aby wyprowadzić lud izraelski z Egiptu. Ale ten Mojżesz, który najpierw był takim małym chłopcem, potem stał się dorosłym mężczyzną, który bardzo, 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 bardzo chciał zobaczyć, jak wygląda Pan Bóg. A jak już wiecie ze wstępu, Pana Boga nikt nie może zobaczyć. I wiecie, jak na jaki pomysł wpadł właśnie Pan Bóg? Że schowa Mojżesza w takiej rozpadlinie skalnej, w takiej jaskini i zasłoni swoją dłonią, jak będzie przechodził, ale jak już przejdzie, to odsłoni tą dłoń, żeby Mojżesz mógł zobaczyć chociaż jego tył. Tak jak wymyślił, tak zrobił. I ten Mojżesz, który miał takie wielkie marzenie, aby zobaczyć Pana Boga, mógł tego doświadczyć. Pan Bóg bardzo kochał Mojżesza. Tak bardzo go kochał, że ochronił go, jak był małym chłopcem. I tak bardzo go kochał, że spełnił jego prośbę. Słuchajcie, ale czy to oznacza, że Pan Bóg spełni każdą naszą prośbę, która nam się tylko wymarzy, albo czy ochroni nas zawsze od niebezpieczeństw, które mogą nas czekać? No nie, tak to nie jest. Pan Bóg na pewno każdego z nas bardzo kocha i zrobi to, co jest najlepsze właśnie dla Ciebie. A czy to znaczy, że spełni każde nasze marzenie, najdziwniejsze, o które się będziemy modlić? No nie spełnia każdego. Bo wiecie, to jest tak, że Pan Bóg bardzo, bardzo Ciebie kocha. Bardzo Ciebie kocha. I mnie też. I zrobi to, co jest najlepsze dla nas.
Ale dla każdego to może oznaczać coś innego. Ale na pewno możemy być pewni, że Pan Bóg nas bardzo kocha i chce, żebyśmy byli szczęśliwi. I wszystko, co robi, robi po to, żeby było to dla naszego dobra. Nawet jak się nam czasami to nie podoba. Hej, sięgnijcie teraz po wasze Biblię. Daję wam 3 sekundy czasu. Koniec. I teraz spróbujemy razem ją otworzyć. Kto pierwszy, ten lepszy. Otwieramy Biblię na drugiej Księdze Mojżeszowej, Exodus, na 33 rozdziale. Startujemy. Start. Dobra, ja już znalazłam, a wy? I w drugiej Księdze Mojżeszowej przeczytamy fragment od 18 wiersza. Czytajmy razem. I rzekł Mojżesz, pokaż mi proszę chwałę Twoją. I odpowiedział Pan, sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą i ogłoszę imię Pan przed Tobą i zmiłuję się nad kim się zmiłuję i zlituję się nad kim się zlituję. I nad to powiedział, nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. I rzekł Pan, oto miejsce przy mnie, stań na skale, a gdy przechodzić będzie chwała moja, postawię Cię w rozpadlinie skalnej, osłonię Cię dłonią moją, aż przejdę. A gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu i oblicza mojego oglądać nie można. Amen. No to co? Przyszedł teraz czas na zagadki, prawda? Uwaga, uwaga, pierwsza zagadka brzmi, w czym objawia się miłość Boga do nas? W przyrodzie, w Biblii, w Panu Jezusie. Ale to było podchwytliwe, tutaj wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Zagadka druga. Pan Bóg najbardziej na świecie chce, żebyśmy byli szczęśliwi, czy może smutni? Tak, Pan Bóg przede wszystkim chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Macie rację, gratuluję dobrej odpowiedzi. Ostatnie pytanie będzie bardzo podchwytliwe. Kogo Pan Bóg nie lubi? Grzechu? Człowieka. Tak, Pan Bóg nie lubi grzechu. Grzesznika, czyli człowieka, bardzo, bardzo kocha. Bo wiecie, bo to jest też tak, że szatan stara się za wszelką cenę nam pokazać, że Pan Bóg to jest taki groźny i straszny i on wymierza kary. A to tak nie jest. Pan Bóg nas bardzo kocha, co już wiecie, i chce, żebyście byli szczęśliwi, to też już wiecie. I tego się mocno trzymajcie, bo mamy na przykład ten tekst biblijny, który nam o tym mówi. Jan 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Pan Bóg nas tak bardzo kocha, że posłał swojego Syna, żeby nas uratował. Pan Bóg nas kocha. To jest fakt. I faktem jest też to, że szatan stara się nam wmówić coś innego. Bądźcie czujni. Nie dajcie się zwieść. Cześć! Dzisiaj zaśpiewamy piosenkę pod tytułem Jezus kocha małe dzieci. Jezus kocha małe dzieci, kocha mnie. Jezus kocha małe dzieci, kocha mnie. Trzymał wiele z nich na kolanach swych. Jezus kocha małe dzieci, kocha mnie. Dobry Jezus kocha starszych ciebie. Do przygotowania pracy potrzebujecie klej, sznurek, nożyczki oraz kredki albo pisaki, jeżeli lubicie. Spróbujcie narysować swój portret. Musi być twarz, muszą być usta, oczy, nos,
O uszach też nie zapomnijcie. Natomiast zamiast włosów spróbujcie przykleić coś, co wpadnie Wam w ręce. Wykorzystałam sznurek. Musiałam znaleźć sposób, aby go przyczepić, ponieważ trochę mi się odlepiał w pewnym momencie, ale jest ogólnie się potem już trzymał, więc taki ja miałam pomysł. Natomiast znajome dzieci wykonały tą pracę, używając do tego bibułę lub na przykład watę. I co? Wyglądam jak ja? O, cześć! Cześć! Czy lubicie kołysanki? Ja bardzo, bardzo lubię śpiewać swoim dzieciom, gdy zasypiają. Bardzo lubiłam, gdy mama mi śpiewała, jak byłam mała i zasypiałam. Więc dzisiaj mamy taką piosenkę o Panu Bogu, ale idealną na usypianki, prawda, Ola? No, ja ją bardzo lubię i faktycznie jest taka spokojna, idealna do spania. Bożą w sercu swym dzisiaj mam, tą miłością coraz bardziej kocham Cię. W Tobie widzę też wspaniałość Króla chwał, bo miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam. Miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam, tą miłością coraz bardziej kocham Cię. W Tobie widzę też wspaniałość Króla chwał, bo miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam. Życzymy Wam kolorowych snów, a mamy niech znajdą tekst w opisie filmu. Pa! Do następnego odcinka!